Zjedz coś, tak, zjedz coś na pewno. Tędy, tutaj, jedynka, Farel, nie gin, nie gin. Cześć moi drodzy, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku Subnautiki na moim kanale. Moi drodzy, na początku chciałem wam podziękować za aktywność pod ostatnim odcinkiem. Bardzo fajnie wbiliśmy tam łapki, a w dzisiejszym odcinku chcę postawić naszą pierwszą bazę. Dlatego pomyślałem, żebyście to wy wymyślili nazwę dla naszej bazy. Tylko proszę was, bądźcie kreatywni, ponieważ ta nazwa będzie już towarzyszyła nam do końca tej serii. Okej, dzisiejszy odcinek będzie stricte eksploracyjny. Będziemy szukali surowców, no i chcę otworzyć kilka zaspawanych drzwi palnikiem. Teraz leci intro, zostawcie łapeczkę w górę i zaczynamy. Jeżeli podobałem ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki ci bardzo. Okej, moi drodzy, zaczynamy naszą przygodę. A więc tak, musimy wziąć ze sobą palnik. Czy ja mam palnik? Tak, mamy narzędzie naprawcze, dzięki któremu będziemy mogli naprawić na przykład Simota, jak nam się podpsuje. Mam dodatkowe dwie baterie do Siglida. No i palnik laserowy w zanadrzu. Moi drodzy, odłóżmy sobie tą gumę, bo to mi jest na przykład niepotrzebne. Sól też nie. W sumie sól możemy wziąć, bo muszę sobie zakonserwować na szybko jakieś rybki. Jak widzicie, tutaj nasza kula disco cały czas sobie świeci i możemy dzięki temu łatwiej złapać rybki. Jedna. Wow! Oczopłaszczka, super. Kolejna. I gdzie ty jesteś? Jakaś jeszcze jedna rybka by się przydała. O, oczopłaszczka. No i kolejna oczopłaszczka. Nie pamiętam jak one, ile one dawały oczek życia i pragnienia, ale to zaraz sobie szybciutko sprawdzimy. Tutaj w naszej skrzynce jest jeszcze woda. Wodę i tak mam ze sobą, także mi się to nie przyda. Sól weźmiemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, idziemy sobie rybki szybko zakonserwować. Wtedy one dłużej nam wytrzymują i możemy dłużej eksplorować biomę. Zakonserwowana żywność. Zasolona oczopłaszczka. Dobra, sprawdźmy ile ona nam da w tym momencie. I łopatnica. Jak widzę, jestem, kurczę, spragniony. Za chwileczkę się napijemy. Dobra, moi drodzy, zobaczmy teraz. To nam da jedzenie 32. Oczopłaszczki się nie opłaca, bo widzę, daje tylko jedzenie 13. No i łopatnica 23. Sick fluid, take in... Co to jest? Jestem jakiś zarażony? Czekaj, zeskanujmy samego siebie. O co tutaj chodzi? Sprawdźmy. Zainfekowany jestem, kurczę. Niedobrze, niedobrze, ale to chyba i tak komunikat jest tylko od tego, że jestem spragniony. Napijmy się. Okej, sygnał wystabilizowany. Dobra, czyli właśnie o to chodziło, że byliśmy spragnieni. Tutaj jeszcze gdzieś miałem w międzyczasie złapaną. O! Jest i ona. Ale weźmiemy sobie jeszcze te dwie wody. I pęcherzówkę możemy też zakonserwować na szybko. I lecimy eksplorować. Dokładnie jeszcze nie wiem gdzie. Na razie znalazłem tylko jeden taki statek z zamkniętymi drzwiami. Mam nadzieję, że jeszcze jakiś po drodze znajdziemy. Dlatego bierzemy od razu do naszego Simota, płyniemy. I później do tego lifepoda, tam 100 metrów dalej. Tam bym chciał się jeszcze dzisiaj udać i zobaczyć, co tam będzie. Okej, gdzie jest nasz lifepod? Tu jest lifepod. My musimy się udać na W... S... Coś takiego. Dobra, ciśniemy. Ja ostatnio w ogóle dałem tak zwanej przysłowiowej dupy, ponieważ nie wziąłem narzędzia naprawczego, żeby naprawić naszego Simota. I popłynąłem za głęboko i wybuchł. Szkoda. Ale powiem wam, że trudno nie było go odnowić. Nazbierałem szybko te dwie baterie, olej maszynowy i chyba sztabkę tytanu i mamy na nowo Simota. Dobrze, to było w tym kierunku. Jeszcze kawałeczek. Ogólnie chcę już zacząć stawiać właśnie tą bazę, tylko że nie mamy, kurczę, pomieszczenia tego pierwszego, które jest tak naprawdę głównym elementem budowy tej bazy, ale mam nadzieję, że teraz znajdziemy go gdzieś tutaj. Dobra, moi drodzy, jesteśmy. Już to znalazłem. Troszeczkę musiałem się pokręcić.
Tu jest, są te szczątki, tak? Tak, to są te szczątki i są te drzwi. Okej, wiemy, wiemy. Jesteśmy na 100 metrach. Spoko, spoko. Gdzie jest palnik? To jest palnik? Nie, to jest palnik. Locket. Ale co, ja tych drzwi nie mogę otworzyć? Tu musimy uważać, bo tutaj pływają rekiny. Ale to są, nie są chyba te drzwi, o których myślałem. Przepłyjmy się jeszcze z tej strony. Tak, to są te drzwi. Przepraszam was bardzo. Pomyłka się zdarzyła. Jak słychać, coś jest za mną. Mam nadzieję, że nie poczujemy go zaraz na skórze własnej. Rozetnij, żeby otworzyć drzwi. Dobrze, rozcinamy. Mam bardzo mało życia, a nie wziąłem apteczek. Powiem wam tak. Troszeczkę Paral spieprzył akcję. O kurczę, wystraszyłem się. Myślałem, że jest za mną. Na szczęście nie. Podpłyniemy sobie tu jednak naszym Simotem. Dobra, wbijaj do Simota. I podpłyńmy sobie z tej strony. Będzie nam bezpieczniej ewentualnie później uciec. Dobra, cyk, 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 cyk. Pięknie. No i od razu będziemy mieli powietrze, nie? Zróbmy to w ten sposób jeszcze trochę. I okej, dajemy nura. Co my tutaj mamy? Latareczka. I explorations, explorations. Mogę zeskanować to? Czekajcie, gdzie jest skaner? Nie. Fragmenty... Ładowarki baterii. Okej, spoko, przyda się, ale to już miałem, widzę, zebrane. Dobra, musimy dalej ciąć palnikiem. No to jedziemy. 90 oczek powietrza. Powinno nam to starczyć. To chyba jest liczone w sekundach, co nie? 90, 84, tak. Tak mi się wydaje. Czy za szybko spada? Nie wiem, możecie mi napisać w komentarzu, jak te oczka są liczone. Dobra, jesteśmy. Co mamy? Fragment ładowarki baterii. Spoko. O, krzesło obrotowe. Przyda nam się do bazy. Fragment działka grawitacyjnego. O to chodzi. I o to chodzi. Przedmiot. Dobra, woda. Zapalmy lampkę. Tutaj mamy coś jeszcze do skanowania? Fragment stanowiska modyfikacyjnego. O, to też nam się przyda z pewnością. Jeszcze sobie tu tylko przyświecę latarką i zobaczę. To może mogę zeskanować. Tak jest. Palnik laserowy, ale to mam. Ładowarka baterii. Oxygen, oxygen, dawaj, 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 do Simota, do Simota. Woo! Powiem wam, że o mały włos. Dobra, jeszcze raz podpłyńmy sobie. Dobra, uciekamy przed tym rekinem. A tutaj jest otwórz drzwi. Czy będę mógł się przedostać dalej, czy po prostu... tak jest, ale spadło nam pragnienie. Zjedzmy sobie jeszcze też. Okej. No i możemy jeszcze jedną wodę wypić. Lampeczka, co my tu mamy? Ławki, tak? Ale to chyba miałem już zeskanowane. Nic, nic. Tutaj też nic, ale to mogę otworzyć. Woda, super. Po prostu super. Ej, naprawdę nic tutaj ciekawszego nie ma. Otwórzmy te drzwi. Tych drzwi nie możemy otworzyć. Szkoda. Tutaj jeszcze coś jest, ale to jest ładowarka baterii, którą mam. Ale i tak potrzebuję tytanu, żeby budować nasze bazy. Tutaj coś jest? Patrzcie, nic nie ma. Myślałem, że będzie troszeczkę lepszy drop. Jeszcze sobie obejrzę tylko z tej strony. Również nic. Tu mogę wypłynąć. Mogę. Aha, czyli mogłem również wpłynąć tym oknem bez rozcinania. Tego bym się nie spodziewał. Dobra, moi drodzy, mamy to przeeksplorowane. Ja teraz sobie płynę dalej. Chyba sobie popłyniemy tym razem w tym kierunku, do tamtej bazy. Cave System and Under Attack. Dobra, zobaczymy, co tam się dzieje. Jak widzicie, moi drodzy, znalazłem tą kapsułę, którą mi pokazywał komputer. Okej, i tutaj mamy... Co to jest takiego? Fragment Simota. Aha, zmienię go nam na tytan. Dobra, wejdźmy do środka. Czy ja mogę coś tu zeskanować? Ja tu już chyba byłem w tej kapsule. Porzucone PDA. Dziennik załogi kapsuły ratunkowej 17. Okej, z pewnością nam coś powiedzą dzięki temu. Osad soli? Tak, osad soli się przyda. Dobrze, to mogę zeskanować w ogóle? Coś tego? Nie mogę.
No dobra, trudno. A ciebie skanowałem? Zębaczu? Nie. No to już mamy zębacza do kolekcji. Płyniemy dalej. Mamy kolejny wrak, moi drodzy. I tutaj Farel bodajże nie był. Okej. Okay. Sprawdźmy, co tutaj jest. Fragment działka grawitacyjnego. Wow, 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 rekin! Wariacie! Słuchaj, przecież jak ty mnie dziabniesz, a ja mam tak mało HP, to mnie poskładasz. Dobra, uciek, czubek. Szybko, skanuj działko. Powiem wam, że ten rekin chciał mnie zjeść i naprawdę jest tutaj niebezpiecznie, ale patrzcie, co znalazłem. Jest to fragment bioreaktora, który poszukiwałem. Mamy dostępny schemat bioreaktora. Super, super. Zobaczymy, co on będzie w ogóle nam dawał, bo na razie nie wiem, nie mam pojęcia, do czego on służy. Okej. Sprawdźmy, co tutaj jeszcze jest ciekawego. O! Fragment bioreaktora. Ale jak już widzicie, schemat mam gotowy. Tutaj jeszcze również widzę fragment, to jest chyba bioreaktora. Tak, to mi niepotrzebne. Też biorę... Właśnie o to mi chodziło, moi drodzy, że miałem bardzo mało życia, a ten rekin był blisko. Na szczęście nasz Simot został w tamtym miejscu i wiem, w którym kierunku mam się udać. Także, moi drodzy, widzimy się przy Simocie. Tak jak widzicie, moi drodzy, zostało już 80 metrów do Simota. On tutaj bardzo ładnie nam oświetlał miejsce. Ale to chyba nie jest miejsce, w którym zginęliśmy. My zginęliśmy... Witamy na pokładzie ponownie, kapitanie. A jak? W którym miejscu ja się wyłożyłem, bo podniósłbym tutaj swoje rzeczy. To chyba było z tej mańki, co? Bo ja nie pamiętam, nie widzę, żeby coś tutaj pływało. Tak, jest mój drop, zobaczcie, ile tego się posypało. Na szczęście Farel tym razem się już wycwanił. Mamy ze sobą jedną, co prawda, no ale mamy apteczkę, dobra. Szybko, szybko, to co nam się przyda, podnieśmy. On tutaj nam, widzę, cały czas grasuje, tytan. Tytan mi jest potrzebny, bo musimy chociaż zacząć troszeczkę budować naszą dzisiaj bazę na odcinku. Bo jak na razie to my tutaj sobie tylko eksplorujemy. Panie... Panie rekinie, proszę się uspokoić. Ja wypłynę troszeczkę wyżej. I muszę niestety do latarki. Czy ja mogę teraz latarkę użyć? Nie, muszę wyjść. No to takie trochę głupie. Latarka. Zmień zasilanie, dobra. Bo bateria mi się w latarce skończyła. Co to mnie ugryzło? Jakieś dziadostwo. Dobra, latarka nasza już działa i też bardzo blisko był nas rekin. Pewnie... ja sobie szybko sprawdzę. Wow, panie! Co pan się tak nie czepił? Tutaj chyba można wpłynąć, co? Nie można? Ja sobie tutaj szybko to jakoś przeeksploruję. Dobra, jest coś i nawet jest troszeczkę prądu tutaj widać, że tak powiem. Zasilanie, czyli tutaj jest jakieś. Co ja mogę z tym zrobić? Nic. Szkoda. A myślałem, że coś tutaj będzie. To mogę rozciąć? Sprawdźmy. Chyba nie. Ale dobra, nie ma czasu na to. Trzeba wypłynąć, zaczerpnąć powietrza. Ale podpłynę sobie tutaj po prostu z Simotem, będzie bezpieczniej. Tutaj mamy jakieś wejście, uwaga. Opuśćmy Simota, no i płyniemy. To tutaj gdzie byłem, tak? Nie, tutaj mamy coś innego. Mogę zeskanować? Nie mogę. Tutaj też nie, lampka. Nie. Ale to powinienem jakoś otworzyć, ale też się nie da. Spróbujmy palnikiem. No niestety. Kopnie mnie prąd? Aha, kopnął mnie prąd. Dobra, dobra, wiem. Będę tego następnym razem unikał.
Może jakoś to muszę naprawić? Narzędzie naprawcze. Nie, nic to nie daje. No dobra, trudno, a tutaj? Patrzcie, jest coś. Głębiej. Czy mi starczy powietrza? Dobra, jest coś ciekawego, ale żebym tylko zdążył wypłynąć. Okej. Farel, to nie było tędy, to było tu. I wypłyń na powierzchnię jak najszybciej. I zaraz znajdziemy chyba wyjście, co? Czy nie znajdziesz, Farel, wyjścia? Znalazł, dobra. Okej. Simota muszę zaparkować. Jest, dobrze, jest tutaj Simot. Wejdźmy do środka. Dobra, moi drodzy, podpłynę sobie z Simotem jak najbliżej. Mam nadzieję, że nie zniszczę go w ten sposób. I płyniemy, dobra. Wejście. Tutaj, okej. Teraz tutaj, do góry, okej. W dół. Dobra, mniej więcej będę kojarzył. Okej. Mogłem zapisać grę przed tym wszystkim. Damy, zapisz grę. Gdzie jest latarka? Z latarką jednak będziemy musieli się tutaj przedostawać. To było tutaj. Dobra. Później prawo, góra. Wow. Dobra. Jesteśmy gdzieś. Terminal danych. Super, super, że są takie dane. Skanuj to. Nie możemy. Stanowisko modyfikacyjne, super, skanujemy. Dziękuję, dostępny nowy schemat. Co my tu mamy jeszcze? Chyba to było wszystko, wiecie co? Zapalmy. Nie, jest coś. Fragment kombinezonu. O kurcze, tego to nie widziałem. Dobra. Coś kolejne. Dobra, dobra, dobra. Tu nie ma nic. Tu znowu coś jest, fragment kombinezonu, kolejny. Prawn, dobra, prawn. Jeszcze 2 na 20, tak? No to ładnie, ale Farel, czas na ciebie, wiesz, wariacie. Wypływaj stąd i wpłyniemy tu jeszcze raz. Chyba, że dam radę to jakoś przeciąć. Nie dam rady. Kurczę, normalnie mi się w głowie kręci, jak tu jest tak wszystko to pochrzanione. Dobra. 30 seconds. Super, że 30 seconds. A Farel nie wie, gdzie jest wyjście. Dobra, tu. Tędy. Dobra, niech będzie tędy. Nie, zablokowane. O kurczę, tutaj też nie. Dobra, w prawo. Uciekaj, uciekaj, Farel. Simot, już widać prawie. Już prawie widać Simota. Zjedz coś. Tak, zjedz coś na pewno. Tędy. Tutaj. Jedynka! I Farel, nie gin, nie gin! Woo! Stary! Widziałeś, co to było? Udało się, ja dziękuję. Dobra, wbijam tam jeszcze raz. Moi drodzy, gierka zapisana i lecimy. O, stary, jak to było wszystko? Normalnie na ostatnim... Wow! Na ostatnim tchu to było wszystko robione. Lecimy dalej. Jeszcze raz, już mniej więcej kojarzę. Tędy. Tu na dół. Dobrze idę. Tu gdzieś był ten taki lufcik. Tak, tutaj jest ten lufcik. W dół. W prawo. Dajmy teraz tutaj może. Dobra, tutaj. I... Aha, jesteśmy w tym samym miejscu. No to ładnie, Farel, drogę pamięta, co? Tędy nie mogliśmy, dobra. Czyli tędy szliśmy. Hop. Hop, jesteśmy w tym właśnie oto pomieszczeniu. Sprawdźmy szybko jeszcze, co tutaj jest do skanowania. Stanowisko modyfikacyjne, dobra, skanujemy to. Aha, mamy. To też mamy. Co tutaj było? Nie zwróciłem uwagi. Zapal lampkę. Chyba nic. Chyba tutaj już nic nie ma, dobra. 69, oczek powietrza, połowa. Skanuj. Dobra, stanowisko mamy. Płyniemy dalej. Tędy nie możemy. Tutaj, dawaj. Okej, okej, okej. I jesteśmy w tym miejscu. Stanowisko.
Lampa przemysłowa. O, tego to nie miałem. Dobra, mamy coś nowego odblokowanego. 30 sekund, dobra, spoko. Farel, wiesz co, mordo? Fajnie się tu pływa wszystko, ale nie chcę nic mówić, ale czas na nas. Ale chyba powiem wam, że tym razem mi się nie uda wypłynąć, bo zgubiłem się. Po prostu się wziąłem i zgubiłem. Dobra, tym razem jest po nas. Kurczę, niedobrze, szkoda, szkoda. Ale na szczęście odblokowaliśmy trochę nowych rzeczy. Ewentualnie straciłem tylko i wyłącznie tytan. Sprawdźmy plecak. No tak, tylko te rzeczy mi wypadły, które tam zdobyłem. Zestaw elektryczny, ruda, srebra, dwa razy. Okej, okay. Farel gdzieś z rudę srebra posiadał, to jest kwarc. To nie, na pewno będzie gdzieś w skrzynkach. Pierwsza ruda srebra, dobra. Druga ruda srebra, super. Diamenty, to za wysokie progi. Dobra, czyli mamy tylko dwie rudy srebra. No to słabo. To możemy wyrzucić. Starczy tylko nam na jedną. Na jeden zestaw elektryczny, tak? Pstryk, pstryk. Tak jest. I dzięki temu zestawowi elektrycznemu możemy zrobić konstruktor baz. No i super, mamy konstruktor baz. Mordeczki, pamiętajcie, zastanówcie się nad nazwą bazy, jak by się nazywała. Budownictwo zaprojektowane został z myślą o tworzeniu baz zdolnych wytrzymać nawet najbardziej ekstremalne warunki środowiskowe. No, okej. Teraz jestem mega turbo ciekaw, jak się tym obsługuje. Dobra, dajmy go może tutaj. Wiem, że to wymaga dużo tytanu, którego dużo nadropiłem, ale niestety umarłem. I został jeszcze tam mój Simot, ale widzimy, Farel jeszcze tego tytanu trochę ma. I moi drodzy, chyba mi się wydaje, że tą naszą bazę ustawimy sobie, poczekajcie, zobaczymy, jak to mniej więcej wygląda z góry. Gdzieś chyba w tym kierunku, co? Jesteśmy, moi drodzy, z powrotem. Dorwałem już mojego Simota i chciałem wam powiedzieć, że chyba moja pierwsza baza będzie znajdowała się gdzieś tutaj w tym miejscu, może między tymi dwoma skałami. Tu w sumie są trzy aż skały i mamy bardzo fajną tutaj lukę taką, że możemy popłynąć sobie o wiele, wiele głębiej. Co prawda nas Simot wytrzymuje tylko głębokość 200 metrów, dlatego sobie pociągniemy w przyszłym odcinku takie fajne, fajne rurki na dół z powietrzem. Coś tutaj mnie atakuje cały czas. Także moi drodzy, zaczynamy budowę i mamy również tutaj dużo ławic. Może postawimy naszą bazę faktycznie, patrzcie, tutaj między tymi dwoma klifami. Fajnie by to wyglądało. Ten cały konstruktor baz. Co możemy zrobić? Fundamenty. Fundament, sekcja pierwsza, okej. Okay. Patrzcie, moi drodzy, ja niestety nie mam jeszcze sterowni skanującej ani pomieszczenia wielofunkcyjnego odkrytego. I chyba nic z tego w dzisiejszym odcinku nie będzie. Ale mniej więcej zobaczmy, jak to wygląda ta budowa. Tak to będzie, tak to by wyglądało, żebym sobie postawił tutaj rurę. No i tutaj gdzieś się połączy. Może jeszcze byśmy trafili tutaj, taki trójkącik sobie zapięli i bardzo fajnie by to wyglądało. Także moi drodzy, to by było na tyle. Szkoda, że nie postawiliśmy ani jednej części. Także moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę. W przyszłym odcinku postaramy się już znaleźć te pomieszczenia wielofunkcyjne, żebyśmy mogli zacząć budowę naszej bazy. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, 300 łapeczek w górę i jutro kolejny odcinek. Trzymajcie się, cześć!